Otwórzmy Słowo Boże na Ewangelii Jana, rozdział drugi. Fragment, podejrzewam, najbardziej znany i cytowany przez osoby niewierzące dla ich własnych celów. Ewangelia Jana, rozdział drugi, wersy od 1 do 11. Wersy od 1 do 11. A trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej, była tam matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z jego uczniami na to wesele. A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do niego: wina nie mają. I rzekł do niej Jezus: czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła matka jego do sług: co wam powie, czyńcie. A było tam 6 stągwi kamiennych, ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po 2 lub 3 wiadra. Rzecze im Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem rzekł do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. A oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winem, a nie wiedział, skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego: każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. A tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją, i uwierzyli weń uczniowie jego. Ojcze, to pochylamy się przed Twoim słowem z prośbą, abyś łaskawie działał Twoim Duchem Świętym pośród nas do zrozumienia tego, co tu jest napisane. Prosimy w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Rozpoczynamy drugi rozdział Ewangelii Jana. Jak sami zobaczycie, że w tych wersach mamy historyczną relację wydarzenia, która została oczywiście napisana przez Jana pod natchnieniem Ducha Świętego w ściśle określonym celu, ale niestety, jak to często bywa, fragmenty takie jak ten są rażąco źle interpretowane przez osoby, które nie wiedzą, jak czytać Słowo Boże. Może nawet nie troszczą się o to, żeby czytać Słowo Boże należycie. Ludzie, którzy źle interpretują ten fragment, to ludzie, którzy zazwyczaj kochają swoje tradycje lub zwyczaje bardziej niż samo Słowo Boże. Co mam przez to na myśli? Na przykład niewierzący, którzy mają problem z alkoholem, będą odnosić się do tych wersów w tym fragmencie, aby uzasadnić chrześcijanom, że wino, a co za tym idzie alkohol, nie były wcale obce Jezusowi. W ten sposób ci ludzie rozumieją, że mają nieograniczoną swobodę do spożywania alkoholu, która rzekomo daje, jest im dana nawet przez Słowo Boże. Dlatego chrześcijanie, mówiąc kolokwialnie, nie powinni się do nich wtrącać. To jest ten rodzaj ludzi, który kocha swoje zwyczaje bardziej niż Słowo Boże, a drugi rodzaj ludzi to są ci, którzy kochają swoje tradycje bardziej niż Słowo Boże. I z tego powodu na przykład widzą w tym fragmencie kult maryjny albo wywyższanie Matki Jezusa do postaci naprawdę bardzo wygloryfikowanej, ponad miarę. Ci, którzy kochają swoje tradycje bardziej niż Słowo Boże, widzą w tym fragmencie uzasadnienie kultu maryjnego. Tymczasem ten fragment, który mamy dzisiaj w Ewangelii Jana 2, wersy od 1 do 11, jest wyjątkowy. I on pokaże nam, jak należy rozumieć to, co tu jest powiedziane. Jan wyjaśni nam, o co tu naprawdę chodzi, i wierzę, że ci, którzy naprawdę kochają Słowo Boże, będą chcieli zrozumieć, co tu jest napisane, aby nie było niejasności nawet pośród niewierzących, do których my pójdziemy później, aby oni od nas mogli się dowiedzieć, co ten fragment mówi. Ponieważ osoba, która najbardziej kocha Słowo Boże, to jest osoba, która zostawia na boku swoje zwyczaje, zostawia na boku swoje tradycje, aby dowiedzieć się, co Słowo Boże mówi. Osoba, która najbardziej kocha Słowo Boże, to jest osoba, która przyjmie to, co Słowo Boże mówi, mimo że to może być nawet bardzo niezgodne z własnymi subiektywnymi przekonaniami. Osoba, która najbardziej kocha Słowo Boże, to ta, która prawdziwie zabiega o dążenie i zrozumienie tego, co Słowo Boże mówi. Bo wiemy, że często nie będzie łatwą rzeczą ustalenie, co Słowo Boże mówi. To zajmie czas, to zajmie nasz trud, ale nie mamy innego wyjścia. Jeżeli kochamy Słowo, to będziemy to czynić z radością. Jak już wspomniałem na początku, jak mieliśmy wstęp do Ewangelii, gdy zaczynaliśmy Ewangelię Jana, Jan powiedział nam, dlaczego pisze tę Ewangelię. Pisze tę Ewangelię, abyśmy wierzyli, że Jezus
jest Synem Bożym i abyśmy wierząc mieli życie wieczne w imieniu Jego. I to mówi na końcu tej Ewangelii. Dlatego ilekroć czytacie każdy fragment tej Ewangelii, to widzicie, że akcent choćby tego fragmentu na pewno nie może być na wino. Na pewno nie może być na Matkę Jezusa, ale akcent musi być na samego Jezusa, abyśmy wierząc w Niego mieli życie wieczne. Ostatnio zakończyliśmy rozdział pierwszy Ewangelii Jana, zobaczyliśmy jasno, że Jan Chrzciciel składa świadectwo o Jezusie, że jest Synem Bożym, że jest Barankiem Bożym, że jest tym, który chrzci Duchem. Jan Chrzciciel składa świadectwo, a następnie jego uczniowie składają świadectwo, aby nie było wątpliwości. I jak przechodzimy przez cały pierwszy rozdział, widzimy po tym, jak Jan Chrzciciel zaczął składać świadectwo, jego uczniowie w kontekście głoszenia Jana Chrzciciela na temat Jezusa decydują się podążać za Jezusem. I nie jest to elita religijna, nie są to przywódcy Izraela, są to zwykli, prości ludzie, rybacy, później jak się okaże cieśla. To są ludzie, którzy wyczekiwali Mesjasza, którzy znali Pisma. Wiemy, że znali Pisma na tyle, że potrafili po jednym dniu spędzonym z Jezusem wiedzieć, że to jest Mesjasz, o którym mówił Słowo. Patrzą na Słowo, widzą Jezusa, to jest On. Słowo się wypełniło, On przyszedł. Oni usłyszeli to, co Jan Chrzciciel mówił. Usłyszeli głoszenie upamiętania z grzechów, wezwanie do tego, aby uwierzyć w tego, kto przychodzi po Janie Chrzcicielu. Uwierzyli i poszli za Jezusem. Andrzej był jednym z nich. Spędził czas z Jezusem, usłyszał, co Jezus mówi, uwierzył, wprowadził życie, nie mógł tego zatrzymać dla siebie, więc idzie po swojego brata, idzie po Szymona, przyprowadza go do Jezusa. Jezus mówi Szymonowi, wiem, kim jesteś, wiem, kim się staniesz, wiem, kim jest twój ojciec. Następnie mamy oczywiście Jana, który nigdy się tu nie przedstawia, który towarzyszy Andrzejowi. Później mamy Jezusa, który spotyka Filipa, mówi, chodź za mną, podążaj za mną, bądź za mną, ze mną cały czas. Filip też nie może tego zachować. Idzie po swojego przyjaciela Natanaela. Natanael na początku wątpi, ponieważ nie jest w stanie uwierzyć, że z Nazaretu może być coś dobrego. Ponieważ Nazaret wyjątkowo nie miał zbyt dobrej renomy wtedy i opinii, szczególnie w Kanie, z której wywodzi się Natanael. Jednakże Filip zachęca go, żeby przekonał się na własne oczy i sam zobaczył, z kim ma do czynienia. Więc Natanael przychodzi do Jezusa. W jednej chwili Jezus okazuje swoją boskość i to taki naprawdę jest. Natanael jest zdumiony, nie jest w stanie przetworzyć, jak to jest, że osoba, którą dopiero teraz spotkał, zna jego osobowość, wie, gdzie jest, wie, gdzie przebywa, wie, co robi, mimo że nie jest bezpośrednim świadkiem tych wydarzeń, więc musi wykrzyczeć tylko i wyłącznie jedno. Mistrzu, Ty jesteś Królem Izraela, Ty jesteś Synem Bożym. Więc mamy tutaj zwykłych ludzi, pierwszych pięciu uczniów, którzy podążają na tym etapie za Jezusem. Oni znają Słowo, oni rozumieją, że Jezus jest wypełnieniem tego Słowa, podążają za Nim i idą dalej. 3 lata będą spędzali z Jezusem. Jezus wspomina pod koniec pierwszego rozdziału, że będą widzieli przez ten czas wspaniałe rzeczy. Ich wiara, jak mówi do Natanaela i do pozostałych uczniów na koniec pierwszego rozdziału, nie będzie opierać się tylko na jednym małym cudzie, ale będzie się opierać na wspaniałych wydarzeniach. Więc mając ten kontekst, spójrzmy na pierwszy wers 2 rozdziału, gdzie jest powiedziane, a 3 dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Pierwsze 18 wersów 1 rozdziału to jest werbalne świadectwo apostoła Jana na temat tego, kim jest Jezus. Później od wersu 19 mamy werbalne świadectwo Jana Chrzciciela co do tego, kim jest Jezus. A od wersu 38 rozdziału 1 mamy werbalne świadectwo uczniów Jana co do tego, kim jest Jezus. I teraz od 2 rozdziału nadszedł czas, aby mieć świadectwo cudów i czynów Jezusa, które ukażą po raz kolejny w bardzo dosadny sposób, kim jest Jezus. Czyli przechodzimy do 2 rozdziału, gdzie, od którego będą się działy rzeczy, ponieważ cała Ewangelia Jana ma zrelacjonowane 8 wyjątkowych, bardzo precyzyjnie ukazanych cudów Jezusa. Cała Ewangelia Jana ma 8 cudów, ale 8 ich tylko nie było, bo Jan mówi na końcu, że było ich wiele i nikt by nie był w stanie nawet spisać tego wszystkiego, ale ma cel w tym, żeby pokazać nam 8 cudów, z których ten, który ma tutaj miejsce w Kanie, jest pierwszym. Pierwszy cud, który ma ukazać, kim jest Jezus. A 3 dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Chwała Jezusa powoli teraz będzie się nam ukazywać poprzez to, co czyni. Jan apostoł wielokrotnie podkreśla nam tej godziny i dni w tej Ewangelii, podkreśla nam bardzo dużo szczegółów i tutaj jest powiedziane 3 dnia. 3 dnia, czyli
Licząc od którego momentu? Mamy kontekst, więc kontekst sugeruje nam, że musi tu chodzić od tego momentu, w którym Jezus miał interakcję z Natanaelem i odwrotnie. Natanael spojrzał na Jezusa, uwierzył i od tego dnia, licząc 3 dni, mamy wesele w Kanie. I dlatego to jest istotne, ponieważ Natanael był z Kany Galilejskiej, jak mówi rozdział 21. I mówi się, że tego w tekście nie ma, ale mówi się, że Natanael, będąc pod ogromnym wrażeniem tego, że Jezus jest Synem Bożym, zaprosił Jezusa do swojego rodzimego miasteczka, do Kany. Czy to jest prawda? Myślę, że to jest prawdopodobne, bo w jakiś sposób jest to powiązanie tego, co miało miejsce na końcu pierwszego rozdziału z Natanaelem i na początku drugiego rozdziału, gdzie jest mowa o Kanie. Może też chodzi, jak niektórzy mówią, o Szymona, jednego z braci Jezusa, który był Szymonem Kananejczykiem, że wywodził się jako z Kany. Mówi się, że rodzina Jezusa w tym mieście żyła. I to też wyjaśnia, dlaczego matka Jezusa jest w Kanie tutaj. Ciężko nam to ustalić, bo nie mamy więcej szczegółów, może dlatego właśnie, ponieważ nie jest to aż tak istotne, ale moim zdaniem wydaje się to dość optymalne interpretowanie tego słowa, że Natanael mógł mieć wpływ na to, że wszyscy znajdują się teraz na weselu w Kanie. Może zaprosił Jezusa tam do swojego miasteczka. Wiele osób debatuje na temat tego, czyje to było wesele. Tymczasem odpowiedź jest prosta. Nie wiemy. Nie wiemy. Nie wiemy i nie dowiemy się, czyje to było wesele, możemy spekulować i myślę, że gdyby apostoł Jan chciał, abyśmy wiedzieli, to by napisał, czyje to było wesele. Mówi się, że to byli jacyś krewni matki Jezusa, dlatego ona tam była od samego początku, ale tego też nie wiemy. Musimy przyjąć, że to nie jest aż tak ważne w tym wszystkim. Może i dobrze, gdybyśmy wiedzieli, kim jest, zaczęlibyśmy rozmyślać nad dekoracjami, nad tym, jak wyglądało przyrządzenie tego wesela, zamiast skupiać się na Jezusie. Wesele w świecie starożytnym było wyjątkowo ważnym wydarzeniem. Powiedziałbym, że najważniejszym wydarzeniem w życiu człowieka żyjącego w takim lokalnym małym miasteczku. Kana była bardzo małym miasteczkiem, wręcz wioską. Mówi się, że około 100 osób tam żyło, może nawet nie. Głównie ludzie, którzy tam żyli albo przychodzili do Kany, przychodzili z uwagi na swój biznes handlowy, rolniczy albo w celach odwiedzin, ponieważ Kana, Nazaret było to około 100 km od siebie, ludzie migrowali z jednego miejsca na drugie. Z tego powodu matka Jezusa mogła tam być właśnie po to, aby pomóc w przygotowaniach tego wesela, czy jakkolwiek ono było. Mówi się o tym dlatego, ponieważ od samego pierwszego wersu mamy tutaj do czynienia z matką Jezusa. Jan wprowadza nam na scenę najpierw matkę Jezusa, a nie Jezusa, czyli ona mogła mieć tam jakąś rolę do zrealizowania w trakcie przygotowania wesela i moim zdaniem jest to uzasadnione. Ponieważ jak zobaczymy dalej, pewne, ja później będę mówił o tych zmiankach, ale pewne zmianki sugerują, że miała wiodącą rolę, która dotyczyła organizowania różnych aspektów tego wesela, bo w starożytnym świecie, w tym świecie żydowskim, o którym my tutaj mówimy, wesele nie trwało kilka godzin. Wesele trwało kilka dni, nawet do tygodnia. Pamiętacie, jak długo trwało wesele Samsona? Tydzień. W tym czasie wesele trwało kilka dni. Tutaj nie mam mowy o tym, ile ono dokładnie trwało, ale na pewno było trzeba przygotować wiele rzeczy. Matka Jezusa była tam, w tej Kanie, a Kana była małym miasteczkiem, dlatego na pewno cała wioska była zaangażowana w to wesele. Gdy ktoś bierze ślub w takim małym miasteczku, wszyscy muszą się zaangażować, bo jest to czas obfitej radości dla całej wioski. Ludzie się znają w takich miasteczkach, w takich wioskach. Wszyscy o sobie wszystko wiedzą. Dlatego radość jednego jest radością wszystkich. W tym czasie mówi się, że Józef już nie żył, bo mówi się ciągle o matce Jezusa, mówi się o jego braciach, ale Ewangelie już nie wspominają o Józefie od momentu, kiedy wraca z Egiptu do Nazaretu, więc mówi się, że Józef już nie żył i prawdopodobnie to jest prawda. Nie ma go już w ogóle na scenie, więc jest tutaj tylko matka Jezusa i mamy wprowadzone miejsce Kana, pierwsza osoba, matka Jezusa, wydarzenie, wesele, czas, trzeciego dnia, ślub i wesele to świadectwo, publiczne świadectwo i deklaracja przed światem, przed Bogiem, że dwie osoby w postaci mężczyzny i kobiety decydują się być jednym ciałem. To jest przymierze przed Bogiem, które Bóg honoruje i pieczętuje, bo to jest zgodne z Jego projektem. On stworzył instytucję małżeństwa w taki sposób, a nie inny. Ślub to przymierze przed Bogiem, gdzie dwie osoby decydują się być jednym ciałem i to są dwie osoby różnej płci, mężczyzna i kobieta. I bardzo interesujące jest to, że Jezus wykonując i czyniąc, dokonując tego cudu w Kanie Galilejskiej, niejako pieczętuje, że tak sprawy powinny mieć miejsce.
że ślub jest słuszną rzeczą, ponieważ przyjmuje zaproszenie, jest na tym ślubie i dokonuje cudu, więc pośrednio przez to ukazuje, że to są rzeczy, które są słuszne, że nawet sam fakt weselenia się albo radowania się od czasu do czasu w różnych aspektach naszego życia codziennego jest dobry. Nie ma nic złego w tym, że człowiek od czasu do czasu celebruje słuszne albo wspaniałe wydarzenie, jak na przykład ślub. Są takie sytuacje w życiu i pewnie korzystamy z takiej sytuacji i należy się z tego cieszyć. Dzisiejsze społeczeństwo jest inne niż to, co było, które było tutaj w Biblii. Tutaj mamy do czynienia z radością całej Kany, która wynika z chęci publicznej deklaracji przed wszystkimi, że jesteśmy małżeństwem, że para jest małżeństwem. Więc tu jest ta radość i z tego ona wynika. To nie wynika ona z tego, że jest wesele i będzie obfitość jedzenia. Na pewno to tam było, ale przede wszystkim chodzi o radość, która wynika z tego, że dwoje staje się jednym ciałem, a dzisiejsze społeczeństwo niestety w kontraście do tego jest społeczeństwem śmierci. Dlaczego? Ponieważ dzisiaj myśl przewodnia społeczeństwa i człowieka prowadzą do śmierci. Spójrzcie tylko, obserwujcie, rozeznawajcie, co się dzieje w dzisiejszym społeczeństwie, jak różne jest od tego biblijnego. Legalizacja związków homoseksualnych to jest służba śmierci, ponieważ one nie są w stanie zrodzić dzieci. Legalizacja aborcji tak samo jest służbą śmierci, ponieważ dzieci nie mogą się narodzić, do czego mają prawo. Legalizacja eutanazji też jest służbą śmierci. Dzisiejsze społeczeństwo naprawdę gloryfikuje śmierć i później ludzie się dziwią, dlaczego są takie efekty, a nie inne. A wierzę, że w kontekście Słowa Bożego społeczeństwo, które honoruje doskonałą, świętą instytucję małżeństwa, tak jak to Bóg stworzył, jest społeczeństwem przez Boga błogosławionym. Ponieważ wszystkie etapy, jak na przykład przestępstwo, niż demograficzny, wszystko znika w jednej chwili właśnie dlatego, że mamy do czynienia z chrześcijańskim małżeństwem, gdzie ludzie rozumieją, że dzieci, kolejne pokolenie dane przez Boga, trzeba wychować na chwałę Bożą, w miłości, w bojaźni Bożej i w ten sposób całe społeczeństwo dookoła doznaje błogosławień z tego powodu. Niestety ludzie tak nie myślą, dlatego jest jak jest. Pomijając tą dygresję teraz, spójrzmy na wers drugi. Zaproszono też Jezusa wraz z Jego uczniami na to wesele. Tak jak mówię, Jezus przyjął to wesele i radość ludzi jest tutaj naprawdę wyjątkowa. Jest najpierw powiedziane, że matka Jezusa tam była, teraz jest powiedziane, że Jezus tam jest i Jego uczniowie tam są. Na pewno chodzi o, tak jak powiedziałem, o radość, która wynika z samego tego wydarzenia, ponieważ w tym czasie starożytnym, przede wszystkim w kontekście żydowskim, to wesele dotyczy już ostatniego etapu całych zaślubin. Zaślubiny w kontekście żydowskim miały swoje etapy. Jeżeli tutaj mamy wesele i są zaproszeni goście, oznacza to, że ci ludzie, którzy są tutaj obecni na weselu, byli rok wcześniej na tak zwanych oficjalnych zaręczynach. Na tych oficjalnych zaręczynach mężczyzna zobowiązał się oficjalnie poślubić córkę jakiegoś ojca i w ten sposób takie zaręczyny były legalnie uznawane, tak jakby były małżeństwem, chociaż nie było prawa wtedy jeszcze konsumować tego związku. To mogło mieć dopiero po tym weselu miejsce. Wtedy w trakcie tych zaręczyn mężczyzna zadeklarował się, para zadeklarowała się wziąć ślub i od tego momentu mężczyzna miał rok, żeby się przygotować do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za swoją żonę przyszłą, żeby przygotować, to ma istotne znaczenie w kontekście tego fragmentu, przygotować ucztę weselną, tak żeby wszystko było dograne, niczego nie brakowało. Mężczyzna miał rok, żeby się przygotować. Od tego momentu tylko rozwód ewentualnie mógł zakończyć te zaręczyny, bo było to tak wiążące i tak legalne. Tutaj mamy wesele, oznacza to, że ci, którzy tutaj byli, prawdopodobnie byli już w czasie zaręczyn rok temu. Jest tutaj matka Jezusa i to nam sugeruje, że ona również była zaproszona, bo w drugim wersie jest powiedziane, zaproszono słówko też Jezusa i Jego uczniów. Też wskazuje, że ktoś wcześniej musiał być zaproszony, a wcześniej jest wspomniana tylko matka Jezusa. Niektórzy patrzą na tą kolejność, że matka Jezusa jest wspomniana pierwsza w wersie pierwszym, a Jezus jest drugim. Wskazują tutaj na kolejność tego, uzasadniając tak jakby, że mamy do czynienia z zalążkiem kultu maryjnego. Że w tym momencie jest tutaj pokazane biblijnie, że Maria ma wiodącą rolę, jest orędowniczką ludzkości, ponieważ jest tutaj wymieniona jako pierwsza. Wiecie, absurdalne to jest, ale tak jest.
Niestety, gdybyśmy te same zasady logiki, dedukcji i hermeneutyki zastosowali w innych sferach naszego życia, to zobaczylibyśmy, do jakich absurdów takie myślenie doprowadza. Nie możemy opierać się na interpretowanie słowa tylko w oparciu o kolejność wyrażonych myśli, tylko musimy skupić się na samych wyrażonych myślach w Słowie Bożym, które zostały przekazane przez autora. Zawsze to powtarzam, żeby zrozumieć Słowo Boże, musimy czytać Słowo Boże i patrzeć na Słowo Boże, ponieważ Biblia interpretuje się sama. Nie potrzebujemy do tego nie wiadomo jakich narzędzi. Jest tu powiedziane, zaproszono też uczniów Jezusa, którzy byli z nimi, i z pewnością tu chodzi o tych pięciu uczniów. Andrzej, Jan, Szymon, Piotr, Filip, Natanael, bo do tej pory tylko tych pięciu było. Nie ma tej mowy o 12 apostołach, to jeszcze nie jest ten czas. Tego typu wesele na pewno było związane z zaangażowaniem wioski, żeby pomagać sobie wzajemnie w przygotowaniu tego wesela. Ale wyrażono to jest w wyjątkowy sposób to, że są obecni wszyscy, jest pokazany czas, jest pokazane miejsce. I co jest godne uwagi, to, co się ma teraz wydarzyć. Wers trzeci mówi, że zabrakło wina. A gdy zabrakło wina, rzekła Matka Jezusa do Niego, wina nie mają. Błędem jest zajmować się czymś nie po kolei. Błędem jest wchodzić w pewien anachronizm, czyli wczytywać w ten fragment to, co my znamy z dzisiejszego życia i z doświadczenia życiowego. Wino, które tutaj jest, nie jest tak samo postrzegane i nawet nie jest tym samym winem, jakie my mamy dzisiaj. Nie w ten sposób ludzie podchodzili do spożywania wina 2000 lat temu. Mam nadzieję, że nie oczekujecie ode mnie ekonomicznego, gospodarczego czy może społecznego wyjaśnienia, dlaczego im zabrakło wina. Nie wiem. Nie wiem, dlaczego im zabrakło wina, po prostu wina nie mają, ale powiedzmy sobie jasno. Sprawa jest tutaj bardzo poważna. Mamy aferę tutaj, ponieważ przyszły pan młody, ten oblubieniec, miał rok, żeby przygotować się na wesele i brakuje wina. Gdy zabrakło wina, rzekła Matka Jezusa do niego, wina nie mają. To nam może sugerować właśnie, że Maria była pewną osobą, która pełniła rolę organizacyjną. Ponieważ ona orientuje się, że wina nie ma i próbuje temu jakoś zaradzić. Wers trzeci pokazuje, że mamy do czynienia z poważną sytuacją, wręcz tragedią, ponieważ za niedługo ma się okazać pewna hańba oblubieńca, który miał zatroszczyć się o podstawową rzecz. Tak jak powiedziałem, wino w tamtym czasie było zupełnie czymś innym niż teraz. Dzisiaj mamy do czynienia z typowym trunkiem alkoholowym, które się spożywa albo nadużywa w różnych sytuacjach, w różnym celu, ale wtedy pamiętamy, że mamy do czynienia z rejonem, który jest bardzo ciepły. Ludzie nie mieli możliwości oczyszczenia wody, która często była zanieczyszczona i niebezpieczna, pełna różnych drobnoustroi. Więc wodę, którą się spożywało, oczyszczało się winem, dolewką wina, które fermentowało i w ten sposób alkohol, który się wytworzył, oczyszczał zabrudzoną wodę. Dlatego Tymoteusz mówi do Piotr, Paweł mówi do Tymoteusza w drugim liście, w pierwszym liście, żeby używać po troszku jeszcze wina do tej wody, gdy będzie spożywał, ponieważ to ma te właściwości, może nie tyle lecznicze, co na pewno uchroni go, chodzi o to, że uchroni go od pewnych niebezpieczeństw, jakie wiążą się ze spożywaniem wody, która jest zanieczyszczona. Tutaj mamy do czynienia z winem, które tak do jakiegoś stopnia jest sfermentowane, ale przede wszystkim jest to wino, które musiało być rozpuszczone w wodzie, zmieszane z wodą. Ludzie w tamtych czasach nie pili bezpośrednio wina, ponieważ w takiej temperaturze bezpośrednio się upijali, czego nie chcieli, bo trzeba było pracować cały dzień. Nie mogli pić samej też wody, ponieważ było to niebezpieczne, woda była zanieczyszczona, więc wino było po prostu jednym z napoi do spożywania, tak jak dzisiaj mamy wodę. Więc tu zabrakło podstawowego napoju do spożywania w trakcie. Tu nie chodzi o to, że zabrakło im alkoholu, żeby się upić. Po prostu brakuje im trunku, podstawowego trunku, a to już pokazuje wielkie zaniedbanie ze strony oblubieńca. Jest tutaj pewien problem. Matka Jezusa informuje go o tym, że nie mają wina. Zabrakło tego wina i wierzę, że
to też nie powinniśmy postrzegać tego w sposób, jaki jest dzisiaj na świeckim weselu. Dzisiaj, jeżeli zabraknie alkoholu, to też jest wielka tragedia, ale tak, mówię oczywiście w takim aspekcie, jak na przykład mój przyjaciel, który jest gorliwym katolikiem, ale też wyjątkowo wspaniała osoba, niestety w błędzie co do prawdy Ewangelii, miał taką sytuację, gdy brał ślub, zaprosił rodzinę, zaprosił jednego ze swoich wujków, który powiedział mu, czy będzie alkohol. I on powiedział, że nie będzie alkoholu na moim ślubie. Jeżeli nie będzie alkoholu, w takim razie nie przyjadę. On powiedział, dobrze, że nie przyjedziesz, bo to mi pokazuje, że nie przyjeżdżasz dla mnie, tylko dla alkoholu. Naprawdę błyskotliwa odpowiedź, ale widzicie, dzisiejszy świat świecki, niewierzący skupiał uwagę przede wszystkim na tym, żeby się upić. Tamten czas to był czas radości z uwagi na to, że mamy tutaj do czynienia ze świętym przymierzem przed Bogiem i przed ludźmi, bo wesele jest, jak wiemy, czymś bardzo publicznym, gdzie ludzie deklarują się wziąć odpowiedzialność za to, co czynią. A dzisiejsze społeczeństwo jest zupełnie czymś odwrotnym. Młodzież bawi się w dorosłość, ale nie chce wziąć odpowiedzialności za to, co wiąże się z dorosłością. Więc mamy wers trzeci, jest dość niepozorny i powiem wam szczerze, że mamy przedziwne w historii, jak spojrzymy lata wstecz, interpretacje tego wersu, nawet niekiedy takie niuanse. Bo co tu jest napisane? Wers trzeci mówi, że gdy zabrakło wina, rzekła Matka Jezusa do Niego, wina nie mają. Niektórzy mówią, że Maria sugeruje Jezusowi, aby wraz z uczniami opuścił wesele, żeby nie spowodować może zakłopotania oblubieńca, żeby czasem się nie speszył, więc lepiej opuścić, żeby nie było mu głupio. Jan Kalwin na przykład rozumiał ten wers w ten sposób, że Maria mówi tak do Jezusa, aby ten zaczął rozmawiać z gośćmi, aby w międzyczasie to wino można było jakoś zdobyć. Wiecie, w tamtym czasie wino było robione z różnych owoców, które później fermentowały, przede wszystkim oczywiście z winorośli, ale nie było możliwości, żeby nagle przygotować większej ilości wina. To po prostu było niemożliwe, więc tu była już katastrofa całkowita. Maria zauważa, że tego wina nie ma. Nie ma możliwości rozwiązania problemu. Zbyt drogo, zbyt długo. Dlatego w naturalny sposób zwraca się do swojego syna, mówiąc, wina nie mają. Dlaczego to czyni? Dlaczego zwraca się do Jezusa? Myślę, że niemożliwym jest, że Maria zapomniała, kim Jezus jest. Maria wie, jak Jezus się narodził. Cudowne narodziny, cudowne poczęcie. Maria wie, co anioł Gabriel jej zwiastował. Maria wie, że mędrcy przybyli do Jezusa, złożyli mu pokłon. Ona wie, co się działo się w świątyni, jak Jezus miał 12 lat. Wszystkie te rzeczy zachowała w sercu. Maria wie, kim jest jej syn. Ona wie, że Jezus jest prawdziwym Bogiem i Zbawicielem, bo jest cudowny. Jezus nigdy nie miał ani jednego grzechu. Ona nigdy nie była świadkiem ani jednego grzechu Jezusa. Co więcej, Jezus nigdy nie miał głupiej myśli, nie miał głupiego pomysłu. Więc co może zrobić w tej sytuacji? Jest niby odpowiedzialna za coś, jest zobowiązana do tego, aby zająć się tą sytuacją. Jakie ma inne wyjście? Najlepszym wyjściem jest to pójść do tego, który zawsze ma wspaniałe pomysły. Idzie do swojego syna, do Jezusa i mówi, wina nie mają. Ponieważ Jezus wszystko czyni doskonale, najlepiej ona wierzy, że On jest w stanie jej pomóc. Niektórzy myślą tutaj, że ona próbuje wybłagać Go o jakiś cud. Myślę, że to jest niepotrzebne doczytywanie w tekst tego, czego tam nie ma, ponieważ zamiary Marii nie są tutaj ujęte w żaden sposób. Wiemy tutaj, co tekst mówi, że przyszła do Jezusa. Ale choć jest to dla nas oczywiste, co ten tekst mówi, nie chciałbym, abyśmy zostali w niewiedzy co do faktu, że rzymski katolicyzm wykorzystuje ten wers trzeci do uzasadnienia kultu maryjnego. Coś, czego z pewnością sama Maria na pewno by nie potwierdziła, co więcej wierzę, że brzydziłaby się tym, patrząc na wers trzeci, który brzmi, a gdy zabrakło wina, rzekła Matka Jezusa do Niego, wina nie mają, interpretuje się to w ten sposób. Brak wina, problem. Pomoc, Jezus. Sposób uzyskania pomocy, Maria. Wniosek rzymskich katolików jest taki, że w ten sposób mamy przyjść do Marii po pomoc, aby ona uzyskała tę pomoc od Jezusa, ponieważ bezpośrednio nie możemy do Niego przyjść. Czy to jest normalne interpretowanie Słowa Bożego? Powiem wam, niektórzy z papieży mówili, że Maria jest, jak to pięknie poetycko brzmi, szyją, na której głowa łaski Jezusa obraca się w stosunku do ludzi. Nie możemy patrzeć w ten sposób, ten tekst w żaden sposób o tym nie mówi. Ja miałem jeden z moich znajomych, kiedyś próbował wybłagać mnie, abym nawrócił się do Maryi, aby oddał jej swoje życie, ponieważ jest napisane w drugim rozdziale Ewangelii Jana, w tych właśnie wersach, o których tutaj mówimy, że patrz, Maria przyszła do Jezusa, więc masz też przyjść do Marii. Cóż, nie posłuchałem go.
nie będę go słuchał w tej kwestii. Tak długo jak słowo mi tego nie mówi, nie będę tego czynił. Ale wers czwarty jest też intrygujący tutaj. I rzekł do niej Jezus, czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Spójrzcie, jeżeli ktoś myśli, że tu jest uzasadnienie kultywowania Marii, czego ona sama by nie chciała, to zobaczmy, czy Jezus faktycznie tak myśli. Jak Jezus postrzega matkę swoją? Czego chcesz ode mnie, niewiasto? Czy to jest honorowanie prawdziwie albo wywyższanie do roli, której nie ma, czy to jest wywyższanie do roli orędowniczki ludzkości? Wiecie, rzymskokatolickie nauczanie mówi, idź do Maryi, ponieważ Jezus potrzebuje kogoś takiego jak ona. On swojej matce nie odmówi. Tymczasem jeden, jedyny raz w całym Nowym Testamencie Maria zwraca się z prośbą do Jezusa i Jezus mówi, czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeden tylko raz. Jak na ironię Ewangelia Jana 2, ten rozdział drugi, tak często wykorzystywana, żeby uzasadnić kult maryjny, jest czymś, co całkowicie zaprzecza kultowi maryjnemu. Tylko trzeba rozumieć, jak to się czyta. Ten fragment, tak jak mówi Biblia, uwspółcześniona Biblia Gdańska, ona interpretuje ten wers, co ja mam z tobą, kobieto. To jest fragment, który pokazuje dystans. Jezus dystansuje się od swojej matki, pokazując, że czas dorastania w domu Józefa i Marii się skończył. Jezus zaczął swoją służbę wypełnić wolę Ojca. To jest ten czas, a nie wypełnić wolę swojej matki. Dlatego mówi, że ta relacja już jest inna. On nie mówi do niej niewiasta albo kobieto, żeby okazać brak szacunku. Nie, nie, nie. Bo tego samego słowa używa, gdy wisi na krzyżu, mówiąc do swojego ucznia, to jest twoja matka, i mówi do niej niewiasto, to jest twój syn. Więc on chce pokazać naprawdę troskę o Marię, ale na pewno nie chce jej ukazać jako kogoś, kto jest godny godzin czci. Maria jest osobą wyjątkowo pokorną i godną naśladowania. Jak spojrzymy na jej charakter, uniżona i przyjmuje słowo pańskie, to jest naprawdę, tak jak Paweł mówi, bądźcie moim naśladowcami, wierzę, że w Biblii mam wiele takich postaci, które są godne naśladowania, ale nic więcej. Nie czcimy ludzi, czcimy Boga. Ale wiemy, że to nie może być w takiej postaci, jakiej to jest, więc Biblia Tysiąclecia, która jest Biblią katolicką, tak tłumaczy te słowa. Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Kompletnie zmieniając znaczenie tego wersu, który jasno tutaj mówi, czego chcesz ode mnie, niewiasto, oni próbują pokazać tutaj, czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto, ponieważ niewygodnym jest zostawić prawdziwe tłumaczenie tej frazy greckiej. Mamy tu do czynienia z hebrajskim idiomem, który, tak jakbyśmy chcieli bezpośrednio z greki tłumaczyć, oznacza co mnie i co tobie. Dosłownie ta sama fraza użyta w Ewangelii Mateusza 8:29, gdzie legion demonów zwraca się do Jezusa, cóż my mamy z sobą? Dosłownie ten sam idiom, pokazując ogromne rozróżnienie między Jezusem a szatanem, ogromny dystans między Jezusem a demonami, że nie mamy kompletnie ze sobą nic wspólnego, i o to Jezusowi chodzi tutaj, nie żeby oddalić jak najdalej Marię od siebie, pokazując jej, jak złą osobą jest, w żaden sposób, tu nie o to chodzi, ale pokazuje, że relacja już jest zupełnie inna. Przyszedł, aby wypełnić wolę Ojca. Inaczej rzecz biorąc, ta fraza powinna brzmieć tak, jakbyśmy chcieli ją tłumaczyć, co twoje zmartwienie tą sytuacją ma wspólnego ze mną? To już bardziej tak dynamicznym przekładzie, albo co to ma wspólnego ze mną, ta sytuacja? Dlaczego przychodzisz do mnie z tym problemem, że wina nie mają? I następnie powinniśmy się zastanowić, skoro tak jest, że te wersy naprawdę zaprzeczają temu, jakoby było coś takiego jak kult maryjny, to dlaczego tak jest, dlaczego tak się sprawy mają i skąd całe to zamieszanie odnośnie kultu maryjnego? Skąd to się bierze? Dlaczego, skoro Biblia przeczy przy każdej interakcji Jezusa z Marią, Jezus się dystansuje? Maria przychodzi, szuka wraz z braćmi Jezusa. Jezus mówi, kto jest moją matką? Mówią, błogosławiony te, to łono, gdzie tam byłeś, to ty piesi. Jezus mówi, nie, to są ci, którzy słuchają Słowa Bożego, są błogosławieni. Więc skąd się to wszystko wzięło? Powinniśmy na kanwie tego fragmentu na chwilkę poruszyć tą kwestię, ponieważ jest to istotne. Dlaczego, skoro w Biblii tego nie ma, mamy kult maryjny, kolokwialnie rzecz biorąc? Wiecie, skąd to się wzięło? To się wzięło i musiało się wziąć, ponieważ nie ma innego wyjścia, ze źródeł pozabiblijnych. Ponieważ w Biblii nie ma czy niczego, co wskazuje albo nawet daje nam zmiankę do tego, żebyśmy mieli coś takiego jak kult maryjny. To się wzięło z niebiblijnej zasady tak zwanej sola ecclesia,
albo sola ecclesia, czyli inaczej rzecz biorąc tylko Kościół. To jest zasada, której trzyma się rzymski katolicyzm. Ja chciałbym, żebyście byli świadomi tego, a żebyście nie byli ignorantami tego, abyście mieli świadomość tego, co się dzieje. Rzymski katolicyzm zaprzeczy tej zasadzie, ale ich praktyka i przekazania i przekonania pokazują, że trzymają się zasady sola ecclesia, czyli oni wychodzą z założenia, że tylko Kościół rozumiany w niebiblijny sposób jako przywódcze ciało religijne panujące nad rzymskim katolicyzmem jest w stanie nam powiedzieć, czym jest Biblia i co mówi Biblia, czym jest tradycja i co mówi tradycja. Dlatego tylko Kościół jest w stanie powiedzieć ich zdaniem i z tego powodu my, którzy wierzymy w coś takiego jak sola scriptura, i w tota scriptura, czyli że całe pismo jest natchnione, ani jedna część pisma nie jest gorsza od drugiej, wszystko jest w pełni autorytatywne dla nas wierzące i doskonałe i natchnione, my musimy powiedzieć w takiej zasadzie jak sola ecclesia nie, ponieważ to Słowo Boże nam wskazuje jako pełen autorytet wiary, co jest słuszne, a nie jakieś ciało przywódcze, które przecież jest omylne. Zauważcie tutaj jedną rzecz. W momencie, kiedy wierzysz w taką zasadę sola ecclesia, musisz odnieść się do źródeł pozabiblijnych, aby uzasadnić niebiblijne praktyki, jak na przykład kult Maryjny. Ponieważ w Biblii tego nie ma, trzeba znaleźć to gdzie indziej. Jeżeli znajdziesz to gdzie indziej, jedyne co musisz zrobić, to nazwać to tradycją apostolską. A ponieważ Kościół rzymskokatolicki sam definiuje, czym jest tradycja, to ludzie automatycznie uznają to jako autorytatywne i wiążące i z tego powodu macie dzisiaj kult Maryjny. Źródła zewnętrzne muszą być tutaj obecne, aby mieć do czynienia z czymś takim. Jednak Słowo Boże całkowicie temu przeczy. Jezus mówi do Marii, czego chcesz ode mnie, niewiasto, jeszcze nie nadeszła godzina moja. To jest to sformułowanie często poruszane w Ewangeliach. Jezus sugeruje, że Jego czas śmierci jeszcze nie nadszedł. Wiemy to na przykład z 7 rozdziału Ewangelii Jana, 30 wers, gdzie Jezus mówi, jest to powiedziane, starali się Go pojmać, lecz nikt nie podniósł na Jego ręki, gdyż jeszcze nie nadeszła Jego godzina. Później kilka rozdziałów dalej mówi, że ta godzina już nadeszła. I to jest bezpośrednie nawiązanie do Jego ukrzyżowania, Jego zmartwychwstania, gdzie ludzie zrozumieją w końcu, przynajmniej niektórzy z nich, kim naprawdę Jezus jest i po co naprawdę przyszedł. Innymi słowy, Jezus chce tutaj Marii odpowiedzieć, niewiasto, to nie jest czas, abym objawił się publicznie tym ludziom na weselu, pokazując im poprzez cuda, kim jestem. Jezus dokona cudu i objawi swoją chwałę, jednak jak zobaczycie w tekście, to będzie miało miejsce, albo to będzie widoczne tylko dla uczniów. To nie jest czas, żeby publicznie ukazać, że jest Mesjaszem, dlatego mówi do Marii, jeszcze nie nadeszła moja godzina, teraz nie zrobię, nie uczynię cudu przed wszystkimi. Ale wers 5 pokazuje nam odpowiedź Marii na to, co Jezus powiedział. Rzekła matka Jego do sług, nie do Jezusa, do sług, co wam powie, czyńcie. No i mamy kolejny wers właśnie, który często jest wykorzystywany niepoprawnie przez katolików, żebyśmy czasem nie zapomnieli zwrócić się do Marii. Ponieważ Biblia mówi, że mamy czynić to, co jest mój, czyli ona wskazuje nam Jezusa, dlatego mamy iść do Marii, bo ona zawsze wskazuje Jezusa. Czytajmy słowo tak, jak ono jest tutaj napisane, nie wyciągajmy nic z kontekstu. Po prostu jest tu powiedziane, co wam powie, czyńcie. I mówi to do sług, co znowu sugeruje, że musiała być odpowiedzialna za jakąś rolę organizacyjną tego wesela, ponieważ rozporządza niejako sługami, mówiąc, co oni mają robić. Ale okazuje niesamowitą pokorę. Maria okazuje niesamowite uniżenie, pokorę, chęć poddania się temu, co będzie miało miejsce. I to jest też dla nas przykład. Niektórzy mówią z komentatorów, że chrześcijanie zrobiliby to, co Jezus powie, ale nie zrobiliby tego, cokolwiek Jezus powie. Jest duża różnica. Wers 6. A było tam 6 stągi kamiennych ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po 2 lub 3 wiadra. Woda w stągwiach nie była przeznaczona do spożywania. Woda w stągwiach, o których tu mowa, była przeznaczona do obmywania i oczyszczania rytualnego czy ceremonialnego przez Żydów, o czym wiemy, ponieważ jest to uwzględnione także w Ewangelii Marka, rozdział 7, wersy 3-4, gdzie jest powiedziane, albowiem faryzeusze i wszyscy Żydzi zachowują naukę starszych i nie jedzą, jeśli przedtem nie umyją starannie rąk. I po powrocie z rynku, jeśli się nie umyją, nie jedzą, ponadto wiele innych zwyczajów przyjęli i zachowują je, jak to, obmywanie kielichów, dzbanów i miednic. To jest ta woda, to są te stągwie, do tego były wykorzystywane. Dlatego to było potrzebne. I
Oczywiście, jak zawsze to bywa, na przestrzeni wieków powstało mnóstwo interpretacji. Ludzie zastanawiali się, czemu tam jest 6 stągwi, czemu tam akurat jest 6, czemu 2 wiadra mieściły albo 3 wiadra, czemu nie więcej? Powiem wam, odpowiedź jest oczywista. Jest tu powiedziane, że było 6 stągwi, ponieważ nie było ich 5 i nie było ich 7. Jest tu powiedziane, że mieściły 3 albo 2 wiadra, ponieważ nie mieściły 4 wiadra. To jest ta odpowiedź. Nie, jak mówię nieraz, nie wrzucajmy tutaj wozu przed konia. Zobaczmy, co ma miejsce dalej. Autor nie zamierzał nam przekazać, dlaczego tak było. Po prostu te stągwie tam są. Jest tu powiedziane po prostu, że beznadziejna sytuacja Marii i tego oblubieńca zaczyna się powoli zmieniać, bo zbliżamy się do apogeum. Jest wesele, nie ma wina, to jest istotne tutaj. Jest Jezus, który jest stwórcą, a ponieważ jest stwórcą, który uczynił winorośl, nie ma dla niego problemu, żeby uczynić wino z wody. Nie ma dla niego nic niemożliwego. Wers 7. Rzecze im Jezus, napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Kto napełnił? Słudzy, do których się zwraca. Ponieważ Maria mówi, czyńcie cokolwiek wam powie. I napełnili je aż po brzegi. Dlaczego? Żeby nie było wątpliwości, że ktoś sfabrykował ten cud, który miał być. Ponieważ jeżeli wody byłoby tylko 3/4, ktoś mógłby dolać trochę wina, woda zmieniłaby kolor i powiedzieliby, na pewno coś tutaj było podrobione. Więc jest napełnione po brzegi. Jan tutaj precyzuje dokładnie, aby nikt później nie miał wątpliwości. Spójrzcie jeszcze z tej strony. Relacja Jana pokazuje nam, że mamy do czynienia ze sługami. Słudzy wesela byli naprawdę obojętni, neutralni co do Jezusa. Nie mamy tutaj ludzi, którzy byli albo super zwolennikami Jezusa, albo przeciwnikami. Zwolennicy, którzy chcieliby zafałszować świadectwo, które dotyczy wesela w Kanie. To są zwykli słudzy, niczego nie wiedzieli. Oni chcieli jedynie realizować to, co im powiedziano. Nie mają powodu, by kłamać, nie mają powodu, by przedobrzać ten scenariusz. Więc Jan pokazuje nam, słudzy obojętni napełnili te stągwie aż po brzegi wodą. Wers 8. Potem rzekł do nich, zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. A oni zanieśli. Więc słudzy są dalej posłuszni Jezusowi. Najpierw napełnili, teraz mają zanieść. W ich imaniu na tym etapie rozumiem, że to, co zaczerpnęli ze stągwi, to jest woda. Ale gdzieś w tym czasie ona musiała się przemienić w wino. Nie wiemy, w którym dokładnym momencie, ale czy to ma znaczenie? Wiemy, że ostatecznie się przemieniło. Zanieśli oznacza, że już zaczerpnęli tą wodę. Wlali wodę, wyciągnęli wino. Cud. J.C. Ryle mówi, że Stwórca wszystkiego wkroczył w taką małą wioskę, Kanę Galilejską, zasiada pośród ludzi, celebruje z nimi to wesele i zaopatrza ich we wszystko. Wers 9. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winem, a nie wiedział skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnili wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca. Ten wers naprawdę pokazuje wyraźnie, że gospodarz to nie jest ta sama osoba, co oblubieniec. Niektórzy chcą utożsamić te osoby. Gospodarz zwraca się do oblubieńca, czyli jest to inna osoba, różna osoba. Są dwie opcje, które wchodzą w grę, kim był ten gospodarz. Tutaj możemy na chwilkę pochylić się nad tym, bo to może mieć znaczenie dla niektórych. Gospodarz wesela to była albo osoba uroczyście zaproszona jako honorowy gość, który jakby przewodniczył całej uczcie, może miał pewne wypowiedzi na temat oblubieńca. Albo to była osoba, która miała wiodącą rolę w prowadzeniu, organizowaniu, zarządzaniu sługami na weselu. Ponieważ słudzy zanieśli wino do gospodarza, to sugeruje, że i jedno, i drugie. Ponieważ zanieśli wino do niego, aby on sprawdził jakość tego wina, ponieważ to, co było na stole, musiało wcześniej być sprawdzone, żeby nie było plamy. Więc zanoszą to do gospodarza, aby skosztował wino. Więc musiał być niejako odpowiedzialny za organizowanie. Ale ponieważ przemawia do oblubieńca, przywoła oblubieńca, to nam sugeruje, że musiał też mieć honorowe miejsce na tym weselu jako wyjątkowy gość. W ten sposób mamy kulminacyjny moment tutaj. Ponieważ jestem przekonany, że z pewnością było to najlepsze wino na świecie. Wierzę, że nigdy ludzie nie pili, nie będą pili lepszego wina niż to, które uczynił Jezus tutaj. Ponieważ Jezus nie działa półśrodkami, on zawsze przyjmie wszystko doskonale. Ten gospodarz musiał być na wielu weselach, na wielu takich wydarzeniach, ponieważ ma tutaj wniosek z doświadczenia życiowego w wersie 10.
i rzekł do niego: każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. A tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. To jest tak zwany aksjomat, czyli coś, pewne stwierdzenie prawdy, którego nie trzeba, nawet nie można uzasadniać albo argumentować, ponieważ jest słuszne samo w sobie. I to tak jest. Ekonomia ludzka nie zmieniła się przez setki lat. Zawsze tak było, że gdy człowiek zatraca zmysł rozpoznania jakości tego, co spożywa, wtedy można obniżyć tą jakość i nie będzie różnicy, jeśli można trochę zaoszczędzić. Zawsze tak było. W tej sytuacji też tak było i myślę, że gospodarz nie zdziwiłby się, gdyby tak było. Ale zdziwił się, ponieważ tak nie było, ponieważ okazuje się, że wino, które teraz skosztował, było lepsze niż wino, które było wcześniej podane. Dlatego to go zdumiało i zwraca się do oblubieńca, który jak na ironię miał otrzymać hańbę, miał być zawstydzony, otrzymuje chwałę i honor publicznie, bez jakiegokolwiek własnego wkładu, dzięki zasłudze Jezusa Chrystusa. To jest naprawdę niesamowite, że oficjalnie Jezus ratuje oblubieńca przed wielką plamą. I to nawet nie jest głównym akcentem tego fragmentu, żeby uratować oblubieńca na weselu. Jan powie nam zaraz, co jest tutaj dokładnie najważniejszym akcentem, żebyśmy nie mieli wątpliwości. Każdy najpierw podaje dobre wino, a później gorsze. Ale wers 11 mówi: takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją. I uwierzyli weń uczniowie Jego. Pierwszy z 8 cudów Jana, Jezusa, który zrelacjowany jest przez Jana. W jakim celu? Wszystko, co napisał Jan, mówi jasno, że napisał, abyśmy uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym. I abyśmy wierząc mieli życie wieczne w imieniu Jego. To nie znaczy, że dopiero w tym momencie uczniowie uwierzyli w Jezusa, bo Jan przeczyłby sobie samemu, przeczyłby temu, co jest napisane w rozdziale pierwszym. Oni już uwierzyli w Niego poprzez werbalne świadectwo, poprzez to, że mieli czas z Jezusem. Tutaj, gdy jest powiedziane i uwierzyli weń uczniowie Jego, tych 5 uczniów, to nie oznacza, że oni dopiero teraz zaczynają wierzyć, ale to oznacza, że teraz to już w ogóle są ugruntowani w wierze, utwierdzeni w wierze, którą już mieli. I jakby wzmocnieni w tej wierze, ponieważ nie dość, że mieli wcześniej werbalne świadectwo o Jezusie, teraz mają wizualne świadectwo o tym, kim On jest. Bo dzieją się rzeczy, których wyjaśnić się nie da, ponieważ jest to cud. Dlatego objawił im swoją chwałę, o tej chwale, pamiętacie, mówi w wersie 14, rozdział 1, i ujrzeliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką ma jednorodzony Syn Boży. I tu jest powiedziane o tym, że objawił chwałę swoją poprzez dokonanie tego cudu. Mała wioska, wielkie wydarzenie, Jezus Twórca, pośród ludzi, niby mała rzecz, ale wielka tragedia, ponieważ nie mają wina, Jezus objawia swoją chwałę w takich okolicznościach i uwierzyli weń uczniowie Jego. Nie wszyscy, bo nie wszystkim się to ukazało, bo tylko słudzy wiedzieli, co się stało z tym winem i z tą wodą i uwierzyli w Niego. Dlatego kończąc ten fragment, myślę, że najważniejsze tutaj jest ta konkluzja, jaką ma Jan. I objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. To jest klucz. W całej tej Ewangelii o to chodzi, żeby uwierzyć poprzez widzenie chwały Jezusa. I spójrzcie na to z tej strony. Prawdziwa wiara polega na tym, że widzisz nie po prostu Jezusa, ale widzisz Jezusa takim, jakim jest, pełny chwały. W pełni chwały Bożej, jaką też ma, gdzie całe Pismo o tym mówi. Odwrotność też jest prawdą. Prawdziwa chwała Jezusa okazuje się osobie, która wierzy w Niego. Nie można wierzyć w Niego prawdziwie, jeżeli nie widzisz Jezusa wraz z Jego chwałą, którą ma, która jest nierozerwalnie z Nim złączona. Objawił chwałę swoją i z tego powodu uwierzyli w Niego. My widzimy Go w Jego chwale i wierzymy w Niego. Jezus przemienił wodę w wino, ale to nie jest najważniejszą rzeczą w tym fragmencie. To, że była matka Jezusa na weselu, też nie jest najważniejszą rzeczą. Gdy będziecie rozmawiać z niewierzącymi, głosić im Ewangelię, nie pozwalajcie im myśleć, że wesele w Kanie dotyczy wina, czy dotyczy Matki Jezusa. Oni mają zrozumieć, że treścią, akcentem, kluczem do zrozumienia tego fragmentu jest to, że Jezus poprzez to, co tu miało miejsce, objawił swoją chwałę i z tego powodu ludzie, uczniowie Jego uwierzyli w Niego. I z tego powodu ci, którzy o tym wiedzą, również mają uwierzyć w Jezusa pełnego chwały. Także istotą tego fragmentu nie jest wino, nie jest Matka Jezusa, nie jest wesele, ale chwała Jezusa Chrystusa i co się z tym wiąże, konieczność wiary w Niego. Jeśli odrzucasz wiarę w Jezusa pełnego chwały, przyjmujesz tym samym wieczne potępienie, a perspektywa to naprawdę
jest przerażająca. Powstajmy proszę do modlitwy. Panie, dziękuję. Dziękuję za Twoje słowo, za to, że objawiasz nam Twoją chwałę na każdym etapie, w każdym wersie. Twoje słowo jest tak wspaniałe, Panie. Daj nam proszę wejrzeć w piękno tego słowa i teraz, od kiedy usłyszeliśmy, wprowadzić w życie to, co tu jest powiedziane, abyśmy byli wykonawcami słowa, nie tylko słuchaczami. Dziękuję Ci za Twoją łaskę. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.